Ogień pojawił się w jednym z bloków przy szpitalu Świętego Łukasza około godziny 20. Zauważyli go mieszkańcy i natychmiast powiadomili straż pożarną i pogotowie ratunkowe. Do szpitala trafiło dwoje dzieci. To już trzeci pożar w zasobach mieszkaniowych szpitala Świętego Łukasza w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Przybyła na miejsce straż, stwierdziła podpalenie stojących tam lamp. Lamp, które były oparte o ścianę i te lampy zostały uszkodzone poprzez właśnie zapuszczenie ognia. W tej chwili wykonywane są czynności przez policjantów, są ustalane przyczyny tego, właściwie nie przyczyny, tylko kto mógł dokonać tego podpalenia. I w tej chwili będziemy kwalifikować ten czyn, czy to będzie zwykłe uszkodzenie mienia jako wykroczenie, czy będziemy to kwalifikować jako czyn przestępczy. Część mieszkańców obawia się, że kolejny już pożar może mieć związek z tym, że nie zgadzają się na opuszczenie bloków po decyzji, którą wydała dyrekcja szpitala. Na chwilę obecną trwają właśnie czynności, analizy i dyskusje w tej sprawie i dopiero wówczas będziemy mogli podjąć decyzję, jaka będzie kwalifikacja prawna tego czynu. Ponad miesiąc temu mieszkańcy hotelu wystosowali do dyrekcji pismo, w którym skarżyli się na naruszenie miru domowego z powodu bezpodstawnego wkroczenia do mieszkania ochrony szpitala w środku nocy. Zagrozili, że jeśli sytuacja będzie się powtarzać, zgłoszą do prokuratury fakt uporczywego nękania. Julita Majewska, Małopolska Telewizja z Wami.